Wieczór Państwu. Nazywam się Magda Woźniak. Jestem inicjatorką i współorganizatorką projektu Power of Art w Koneserze. Jest on wynikiem współpracy grupy artystów, współpracy w ramach akcji społecznej, także wszystko to, co widzicie Państwo, zorganizowaliśmy sami. I do projektu zaprosiliśmy jeszcze artystów gościnnych, którzy zostali wyłonieni w drodze konkursu. Przepiękną muzykę, którą nam zaserwował, powinnam w sumie od tego zacząć, Diego. Piękną muzykę, te rytmy zaserwował nam Diego Les. To jest argentyński perkusista i DJ. Mam nadzieję, że jeszcze dla nas zagra. Thank you very much. A my wróćmy do projektu. Wystawa Żółty jest kolejną wystawą z cyklu właśnie Power of Art w Koneserze. Pierwsza była w lutym, na początku lutego czerwony, później niebieski. Teraz mamy Żółty. 16 marca zapraszamy na kolejny zielony. Żółty to jest trzecia wystawa, tak jak wspomniałam. Temat wystawy jest nieprzypadkowy. Główną rolę odgrywa w nich kolor jako jeden z najważniejszych czynników artystycznej komunikacji. Żółty to jeden z najbardziej pozytywnych kolorów. Kojarzy się m.in. ze słońcem, piaskiem oraz na przykład złotem. Symbolizuje m.in. radość, zabawę oraz bogactwo i szacunek, a także przywołuje pozytywne wspomnienia i takich Państwu życzymy po dzisiejszym wieczorze. Tak jak wspomniałam wcześniej, projekt jest dziełem w tym wypadku 13 artystów koordynujących, których bardzo gorąco chciałabym Państwu przedstawić. Zacznę od Wita Bogusławskiego. Wit, zapraszam. Gratulujemy serdecznie. Dziękujemy. Juliusz Erasim-Borek. Julita Delwar. Julity nie ma, ale serdecznie jej gratulujemy i dziękujemy za całe wsparcie. Edyta Dziel. Bezcenna, naprawdę bezcenna. Sławomir Golonko. Magdalena Hajnosz. Madzi chyba też nie ma, ale również bardzo dziękujemy. Jest m.in. twórczynią plakatów do wydarzeń dodatkowych. Kuba Janys. Ania Kostakowska. Ania jest jedną z autorek tych pięknych naszych katalogów. Krzysztof Polak. Joanna Świerczyńska. Magdalena Gwoźniak, gratulacje. Monika Wójtowicz, która do nas dołączyła bardzo nie tylko towarzystycznie. I Paweł Zakrzewski. My jesteśmy właśnie grupą 13 artystów. Naprawdę wszystko zrobiliśmy własnymi rękoma, wszystko zaprojektowaliśmy, wydaliśmy we własnym zakresie. Także to jest naprawdę ogrom pracy. Poproszę uprzejmie o wielkie brawa. Przynajmniej dla nas. Tak jak wspomniałam wcześniej, zaprosiliśmy do projektu, do każdej wystawy osobnym konkursem artystów gościnnych. Decyzje były bardzo trudne, ponieważ z całej Polski bardzo wielu artystów się zgłosiło, ale decyzję trzeba było podjąć i oto właśnie tych artystów zapraszam też do nas. Andrzej Filipowicz. Anna Pądowska. Bartosz Iwan. Daniel Lesnien.
Diana Nowosa. Dorota Wolczyńska. Ewa Kweler-Lipowska-Zamojska. Hanna Tarasińska-Ewekart. Iwona Piszczelska. Niestety nie, ale niemniej gratulujemy i dziękujemy. Joanna Nosiłowska. Justyna Olszewska. Kamila Wojciechowicz-Krause. Karolina Piotrowska. Magdalena Karłowicz. Marcin Pańka, artysta, no mieszka daleko, nie mógł przyjechać, ale serdecznie gratulujemy. Michał Mroczka. Ostatni artysta przy tej wystawie, przy tej wystawie biorący udział, Tomasz Zjednoczony, zapraszam serdecznie. Podziękuję tym, bez których by nas dzisiaj nie było, czyli patronom i partnerom medialnym. Między innymi Agencja Informacyjna, Akademia Sztuki i Kultury Klubu Integracji Europejskiej, Art Imperium, Centrum Polski Koneser, Litwa Atelier, Przedsiębiorcy EU, Praska Ferajna, Warszawskie Stowarzyszenie Plastyków, Telewizja ATV, WAP, Spór Free, Związek Artystów Plastyków oraz Związek Pisarzy. Bez nich naprawdę nie moglibyśmy tego projektu zrealizować na takim poziomie i Państwo by się o tym nie dowiedzieli po prostu, bo skąd. Bardzo, bardzo dziękujemy patronom medialnym i partnerom oraz gorąco zapraszamy, ponieważ w ramach wystaw, w ramach projektu w marcu planujemy jeszcze bardzo dużo ciekawych wydarzeń kulturalnych, więc tylko poproszę Cię o zaprezentowanie. Tak, proszę Państwa, już w przyszłym tygodniu zapraszam 4 marca o godzinie 19 na performance Obraz, Dźwięk, Światło mojego autorstwa. Ale także w przyszłym tygodniu, 9 marca o godzinie 17, spotkanie z książką Kot, jaki jest, każdy widzi. Spotkanie z autorką Izabelą Jarską. Rozmawiać będzie dziennikarka i dramatopisarka Magdalena Malusia. W kolejnym tygodniu zapraszamy 12 marca o godzinie 19 spotkanie z mecenas Joanną Hetman-Krajewską, specjalistką prawa autorskiego z kancelarii prawniczej Patrinomium. I tutaj, proszę Państwa, twórca, a prawa autorskie. Taki tytuł spotkania naszego. Kilka słów dodam. Naprawdę warto dla twórców różnych dziedzin, bo tylko, nie tylko sztuki plastyczne, ale słowo, muzyka, wszystko, co się dzieje, fotografia, wszystkiego dotyczy prawa autorskie i warto wiedzieć w naszych czasach, co możemy, czym możemy się inspirować, tudzież na ile możemy się inspirować, a czego nie powinniśmy robić. 14 marca o godzinie 19 zapraszamy na spotkanie z Waśnią Japońską, Edyta Podstropko i muzyka Radomir Rakowski. Później 16 marca o godzinie 19 kolejny nasz wernisaż pod hasłem Zielone, czyli Power of Art Zielone. 20 marca o godzinie 19 zapraszamy na kolejne spotkanie z książką Jak ziarna piasku. Z autorką Janną Jagiełło będzie rozmawiać Juliusz Eras-Wolek. I przedostatnie nasze spotkanie, 23 marca o godzinie 19, spotkanie z książką latynoską, Latynoska euforia z Hollywood w tle. Z jej autorem i bohaterem Andrzejem Zbroszkiem będzie można się spotkać. Kto nie zna Andrzeja Zbroszka, to trudno, żeby skojarzył. Jest to jedna z niezwykłych osobowości. Przez wiele lat żył za granicą, między innymi w Argentynie. Był między innymi kaskaderem Arnolda Schwarzeneggera i innych wielu gwiazd. Także naprawdę niezwykłe spotkanie dla nas szykuje. Gorąco zapraszam. Proszę Państwa, i na zakończenie naszego zielonego projektu 27 marca o godzinie 19.00
Zapraszamy na spotkanie pod drzewem. Performance Karmica Moniki Wójtowicz. Zapraszamy gorąco. Informacje można śledzić na Facebooku Power of Art. Tymczasem bardzo uprzejmie Państwu dziękujemy. Życzymy miłego wieczoru i zapraszamy do rozmów z artystami na temat sztuki i nie tylko. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.